Hej wszystkim, witajcie na moim kanale, a teraz będziemy przechodzić do odcinka. Dziś pojechałam po kucyka Cinco Tape Dyeline. Baranowa poprosiła mnie o to, że byłam tam już kilka razy i znam dobrze właścicieli. Poszłam oczywiście do właściciela z Tiny i spytałam się, gdzie ten jest Diamond, gdzie on jest. Jest wyczyszczony, czy jest uszykowany. Musiałam mu tylko ubrać ochraniacze transportowe, bo jak przyszłam na padok, to w ogóle jakby się nie parzał piasku i byłam zaskoczona. Ale Diamond to jest bardzo grzeczny kucyk, jest bardzo milutki. Jak się go głaszcze, to później jak przestaje się to wędrować, żeby dalej głaskać, więc jest takim pieszczotliwym koniem. I podróż później wam powiem, jak przeszła. A ja właśnie się zbliżamy do pójścia do niego, więc widzimy się za chwilę. Tu widzicie, że go pogłaskałam i on bardzo się z tego ucieszył. Najpierw nie chciał zbytnio iść, bo nie wiedział, o co chodzi. On jest takim partym kucykiem, a później idzie po prostu posko i bardzo łagodnie. Nie stresuje się niczym, przy czesaniu też normalnie w nowych terenach, jak ogólnie na nim jeździłam, byłam tutaj na obozie, to jak pojechaliśmy gdzieś, to normalnie sobie schubał trawkę, jak staliśmy i czekaliśmy na resztę grupy i jak chodziliśmy tam po terenach, jak coś wyskoczyło, to on spokojnie stał, to jest kucyk odpowiedni dla osób moim zdaniem, trochę początkowy, bo jednak trochę jest trudniej, ale nie aż tak, więc można dobrze się z nim zaprzyjaźnić i jest bardzo łagodny, to już któryś raz z rzędu mówię, tu właśnie się ubrałam ochraniacze transportowe i szliśmy do przyczepy, więc widzimy się, gdy będę już przy przyczepie. Poszło to nam bardzo znakomicie, bez żadnych kłopotów. Jeśli widać, tutaj pogląd na przyczepę, czyli kamerkę przyczepy mamy. I jak widać, normalnie sam tam siedział, nie stresował, czasami tylko tak uszy coś tam wędrował, gdzie, bo on jest takim dzieckiem, który ma trochę się nudzi, jak nikt koło niego nie jest, więc taki właśnie jest. Tu widzicie już, jak idziemy do stajni i tutaj jest jakby fragment, jak idziemy, bo później jest już dalej ląża. To był chyba trzeci dzień u nas i bardzo szybko znakomicie się przyzwyczaił. Ja oczywiście robiłam z nim ląże, bo Baranowa no powiedziała, że jednak dobrze mnie zna, więc to ja jako pierwsza powinnam na niego tak bardziej, więc może kiedyś wam pokażę, jak na niego wsiadam i gdzieś jeżdża. Myślę, że jakbym miała na niego wsiąść, to bym najpierw pojechał gdzieś w terenik, a później dalej na placu, później teren, żeby zobaczył nasze pola. No, to później zobaczymy. Więc to te odpowiedni ustęp, kurs, później galop i tak, więc zobaczcie, jak to. I tutaj widzicie już koniec naszej ląży. To było na tyle w tym odcinku. Myślę, że wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!